Dzień dobry, Gdańsk, Szafarnia, spęd czarownic, Tomkowie w przewadze. Bardzo mi przykro, ale Tomkowie są w przewadze. To po kolei lecimy, bo nie każdy chyba jest na bieżąco. Ten Tomek z daleka, ale też jest bliska. Tak, z Olsztyna, browarnik Tomek, witam serdecznie. Ja też Tomek. Emil. To ten, co ściga fotoradary? Można powiedzieć, myślę, że... Oni tak to zapierniczają. Ale mam wargi dobre, więc to jest okej, okay, nie? Lubię mówić, że Emil z Drewutni. Emil z Drewutni. Emil z Drewutni. Niedawno uciekł, bo rozszyfrował gwoździe. Czyli chłopaki tak tutaj mają taki zapiernicz, że też tutaj stawiasz jakiś trójnóg. Dokładnie. Muszę pilnować, żeby nie za szybko butelkowali. Stąd te ceny piwa właśnie są chyba takie, że mandaty kosztują. Koszta. Trzeba. Bartosz Nowak. Dzisiaj występuję jako pracownik browarni Gdańsk, piwowar browarni Gdańsk. Ale czekaj, widać oczko? Chyba wiecie i rozumiecie. No i Tomek Biegański, odpowiedzialny za całą tą stajnię. Za wszystko. Za końskie derki. To ile masz koni w stajni, Tomaszu? Trzy tak na od razu, a resztę to po konkursie. Dobra, co my tutaj, naszym celem z dzisiejszego spotkania jest kolejne piwo. To jest piwo... Piwo świąteczne. Będę się zabierał fejmu, no powiedz co za piwo i tak dalej. Jest to piwo świąteczne. Po raz kolejna interpretacja browarni Hotelu Gdańsk. Bardziej taki brown ale, ciemniejszy wraz. To warto powiedzieć od razu dodatkiem bobu tonka, tonkowca wolnego. Zwołek trwał. I uważam, że to robi nasze piwo. Może jest to taka trochę pójście na łatwiznę, ale... No trzeba odpowiednio dobrać jakby też proporcje słodów, chmieli i też tonkowca. Takie, no nie wiem jak to mówić, jak ty, proszę. Nie, dobra, to może ja powiem. Chodzi o to, że tak jak mówiliśmy poprzednio, to była premiera koźlaka podwójnego. Mamy go jeszcze cały czas w piwnicy. W piwnicy. Jeżeli trzeba, to trzymamy. Będzie pity dzisiaj na pewno. Na pewno będzie pity dzisiaj, będzie pity na pewno. No i widać kto tu rozkręca, to jest taki skromny człowiek, ale jak co to. No i mówiłem tam, że browarnia Gdańsk na mapie piwnego Gdańska, także tak powiem, ma wielki dorobek, no, kraftowy, tak? To jest warte miejsce odwiedzenia. Tutaj nie są tylko sztandarowe piwa, czyli pils, pszeniczne, ewentualnie jakieś tam doklepane inne, plus ciemne oczywiście, ale dobre to ciemne macie. Tylko się dzieje, Polish Hops i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest tonka, no pokaż mi browar restauracyjny, który robi piwo z tonką. No halo. Na pewno są takowe browary, które starają się sprawdzić się z tym surowcem. Może nie jest to łatwe. U nas staramy się, żeby tak pokazać to najbardziej wydatnie, konkretnie. No i treściwie piwo na pewno łączy smaki świąt w przepływie, świąt w... Ale Tomuś, to piwo będzie do świąt, czy się sprzeda? Mamy przygotowane prawie 3000 litrów. Czy to jest tyle gdzieś? Raz, dwa, trzy. Dopiero dzisiaj... Adin, dwa, trzy. Przetoczyliśmy. Chyba, że dzisiaj 1500 wypijemy, ale zobaczymy. No. Dlatego też idąc z naszymi doświadczeniami, w tym roku to piwo szybciej pozwoliliśmy... Znaczy, Czyli starczy. Piwo starczy, a w tym roku szybciej startujemy z premierą piwa. Czyli jak Oszą, święta już w listopadzie. W zeszłym roku byliśmy blisko takiego kraku, że podczas świąt już piwa zaczęło odrobinę brakować, a zdążyliśmy, wszystko się utrzymało. Dlatego tym razem szybciej. Czyli zawsze mówię to na końcu, ale dla chcącego, na przykład kierowcy spragnionego, butelka browarzy się znajdzie do zakupienia. Tak, nawet dla kierowców autobusów, którzy wożą norweskie dzieci na basen, zawsze mamy... To jest butelka litr czy 0,7? 0,7, dobra, to jest to, co chciałem zapytać. Piwa styknie do świąt, także jak się film ukaże, to pędźcie do browarni. Możesz coś ten powiedzieć, może nie bez szczegółów, ale o tym piwie, czyli zasyp jest jak brown ale, a tonki ile tak mniej więcej? Proste dużo, to, mało? Umiarkowanie to jest kilogram... Tak średnio. Kilogram 1000 litrów, tak żeby łatwo było przeliczyć. Tak, w okolicach grama na litr.
staramy się tak trzymać ten poziom nie za wysoko, jeżeli chodzi o tonkę. Tak, no znaczy tonka rate, możemy tak to uznać. Gdyż no tonka w za dużych ilościach też podbija goryczkę i to w ten nieprzyjemny sposób, więc jednak 1 gram na litr to możemy uznać jako złoty środek. Nie może być za mało, nie może być za dużo. To właśnie trzeba z tonką trafić, bo też chcieliśmy uzyskać piwo jak najbardziej pijalne, żeby ten charakter świąt był zaznaczony w piwie, natomiast żeby też to nie było znowu przeprzyprawione piwo, żeby ono nie było męczące, żeby nie było ciężkie. Także tak staraliśmy się to dozować odpowiednio. No dobra. No, czyli jak na dopłatach rolniczych, nie może być za dużo i za mało. No dokładnie. To powiedzieliśmy już o tym piwie, a teraz no powiedzmy coś w ogóle o tym, co pijemy, bo ja albo najmniej mówię, albo jestem największym alkoholikiem. Co pijemy, właśnie. Mi się kończy szybko tak naprawdę. A tam już powiedz, pijalne jest, nie? Czy mi się tak wydaje? Pijalne, tak naprawdę ja jest... Inżynierze, to może zostawimy głos z tyłu, może Tomek chciałby... No właśnie. Nam nie wypada mówić. Nam nie wypada mówić. No tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Nam nie wypada mówić dobrze, nie? Więc... Znaczy słuchajcie, no ja to chciałbym się cofnąć do początku tej rozmowy, kiedy to coś tam pyknęło, ale już po, kiedy Tomek powiedział, ten Tomek, że tak naprawdę to piwo nie jest jakby takim reprezentantem craftu. W sumie, patrząc na to, co się dzieje obecnie na polskim rynku, gdzie jest pełno różnego rodzaju owoców i innego typu dodatków, tak naprawdę wpisuje się w craft bardzo mocno, także tutaj nie masz się czego wstydzić, jest naprawdę fajnie. Dla mnie to piwo jest bardzo mocno pijalne, mimo tego dodatku tonki i tym podobne, ono jest takie delikatnie przyprawowe, jakkolwiek właśnie bardzo świąteczne, nie jest przesadzone, nie są to przyprawy w piwie, prawda, typu kardamon, typu goździki i tym podobne, cynamon. Gdzie czujemy właśnie wielką słodycz, a piwo jest tak. Tylko tak naprawdę dodatkiem. Tutaj jest bardzo fajnie, jest fajna kontra taka słodowa jest, i jest fajnie zaznaczona goryczka, także naprawdę w tym piwie jest wszystko to, co prawdziwi miłośnicy piwa tak naprawdę lubią. Dziękujemy Tomku, to w naszej mocy zrobiliśmy co mogliśmy, no przyznam się, że praca w browarze restauracyjnym nie jest łatwą pracą pod kątem koncepcyjnym i też planowania i odrzekowania piw specjalnych, no to myślę, są wyższe. Że jesteś bardzo skromną osobą, ale tak jak wy tutaj wszyscy trzej, czyli ty, Bartek i Emil, jesteście po prostu rzemieślnikami, naprawdę robicie dobre rzemiosło w tym browarze. Staramy się, żeby się podeszły i odklejały, nie? Jak się wychodzi z tego browaru. No, wiecie, jak ja piję piwa ciemne, generalnie je potrafią mnie zmęczyć. To się okazuje, że pierwszy wypiłem to. Bardzo pijalne piwo świąteczne. To nie jest piwo, które mnie męczy, ulepek przyprawowy, ciemny, gęsty i tak dalej. Takie ciało bym określił średnie do niskiego, nie? No jest tak. Yes. Czyli, ale dzięki temu, piwo, tak. No, tak. Dzięki temu jest pijalnie. Tutaj jakieś drożdże były? Takie jakieś inne niż piątki? Zero czwórki. Staraliśmy się też, żeby to piwo nie było takie męczące, czyli nie było za dużo przyprawowości, nie było też za wysoki baling, żeby to piwo nie męczyło, tak nie było ulepkowate. Piwo generalnie ma spełniać główne zalety, czyli ma być pijalne i ma być smaczne. I świąteczne. To jest najważniejsze. Jak wujek i ciocia dostaną to do domu, tak żeby chcieli pokazać to z rodziną, a nie od razu pójść spać z racji wyższych balingów i takiego ciepła brzuszko, które oczywiście robi się. To mi się strasznie podoba. Słuchajcie. Tak naprawdę fantastyczna etykieta tego piwa jest. Jest naprawdę bardzo taka prezentowa. Przybliżymy na chwileczkę. O, zobaczmy tutaj, świąteczne. Naturalne. Piwo naturalne oczywiście. Powiedział Emil z Drewutni. Emil z Drewutni, tak. Nie jest. Nie pasteryzujemy, nie filtrujemy. Tak, że ta kontra słodowa i goryczkowa jest w takim poziomie, jak dla mnie trochę za niskim, bo z racji tych IP, double IP czy coś, bardziej preferujemy, mamy inne uczucie goryczki, prawda? A tu wydaje się, że to jest takie... Taki brown ale. No tak, to wpasowuje się w te rodzinne święta, że nikt nie będzie mówił, że to jest za gorzkie, albo za mało świąteczne, albo coś. Przemyśleliśmy każdy aspekt tego piwa, od tego, żeby dobrze smakowało, do tego, żeby babcia z dziadkiem za szybko po Wigilię poszły spać. Także przewidzieliśmy wszystko po prostu. Dzięki, że tak mnie postarzacie. Słuchajcie, no powiem wam szczerze, że tak naprawdę, porównując do IP, to tak naprawdę pijąc to piwo, to babcia z dziadkiem właśnie może pójść szybko spać, bo IP raczej tyle by nie wypiło co tego piwa.
No, nie ma tak sens po menopauzie. Wszystko tak. Dobra, czyli tak. Zapytam jak zwykle, bo tak, co miesiąc jak widzicie na kanale są premiery w browarni, stąd no, zachowujecie się w ogóle jak nowoczesny browar kraftowy, hurtownia tak zwana. Staramy się spotykać, fajnie, że nasi goście odwiedzają nas, starają się dzielić z nami tą pasję i podzielić z Państwem też tutaj na kanałach. Myślę, że to jest fajne, żeby o tym mówić, rozmawiać, dzielić się naszymi spostrzeżeniami. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej powiedzieć i ja do nas... Ja też bym chciał. Tego, to proszę, zapraszamy. Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątka, jak w ZUS-ie, od 7 do 15. Znaczy, powiem tak, no mówię, ja browarnie pamiętam od samego początku. Pamiętam, kiedy to był Michał Grossman, kiedy to był Michał Sachs, kiedy to był Andrzej Pustelnik. Tak naprawdę zawsze tutaj było rzemiosło, no ale tutaj jakoś chłopacy w osobach Tomka, Bartka i Mina jakoś tak zrobili coś takiego, że się bardziej otworzyli jakby na społeczeństwo, które te piwo ma pić, tak? Dokładnie. W tym momencie jest to takie, że wyszli z piwem do ludu i to jest właśnie bardzo fajne, że tak naprawdę te premiery, te wszystkie jakieś inauguracje nowych piw i tym podobne powodują, że tak naprawdę, kurde, tak naprawdę już powiedziałem chyba z 5 razy. Wyciągają rękę tak, do tego. I tak naprawdę ludzie wiedzą, że coś tutaj się dzieje. Tak. Zachodzi pewna zmiana, że jednak browarnia się otwiera na rynek kraftowy, na rynek piw rzemieślniczych i nie tylko. I staramy się jak najbardziej sprostać tym wyzwaniom. No, mamy piwa na przykład z Tomką. Wytłumaczyć. Dokładnie. No, też staramy się zainteresować ludzi dobrym piwem. No i też pokazać, że nawet jeżeli, bo tak się u nas zdarza czasami, że mamy to mityczne jasne, ciemne i pszeniczne, to też warto zauważyć, że to nie jest jasne, ciemne i pszeniczne, tylko nasze jasne jest dobrze nachmielonym pilsem z... To jest kraft pełną gębą. Niektórzy mówią o tym bomba chmielowa. Pils nachmielony polskimi odmianami chmielu, naprawdę solidnie. Nasze ciemne też nie jest takim po prostu ciemnym, bo są tam nuty i czekolady, i nuty wędzone, więc nie jest to typowe ciemne, które można spotkać w każdym browarze restauracyjnym. No i pszeniczne, oczywiście, jak to pszeniczne, tutaj jakby ramy stylu są wąskie. Cały czas staramy się utrzymać jakość tego piwa, bo cały czas jednak goście pytają o pszeniczne. Nawet jeżeli z niego rezygnujemy, no to jednak pojawiają się pytania, a kiedy pszeniczne? Też trzeba pamiętać, że mamy ograniczenie do 3 piw w jednym momencie, więc czasami musimy z czegoś zrezygnować, chcąc zrobić jakieś piwo niestandardowe, sezonowe, no któreś musi odpaść. Więc... No którego teraz nie ma, jasne jest? Akurat teraz mamy. Teraz mamy. Jest tylko Koźlaka z Kliwnicy. Koźlaka, długo nie zapomnę, to też jest człowiek, który robi Majboka. Tak. Tak już pamiętam? A Majbok jest moim jednym. Za duże słowo, jeśli chodzi o specjalistę. Dobra. Ja wiem, co mówię, Majbok jest naprawdę. Ja wiem, co ja robię po Majboka. Pamiętamy albo i nie. Zdradźcie coś, na styczeń szykujecie? Na styczeń myślę, autorsko? Myślę, że będzie IPKA prawdopodobnie w stylu East Coast, tak żeby troszeczkę powrót do korzeni, więc nasza baza słodowa IPY będzie troszeczkę też bardziej złożona niż typowy pale ale pszeniczny i zakwaszający. A co do chmieli, to myślę, że zapraszam w styczniu, przekonamy się, co będzie. Myślę, że przygotujemy niespodziankę. No. Tak idziesz na odważnie z chmielami, czy...? Staram się odkrywać nowe chmiele. To naprawdę poszedł dobrze. Tak, no, co tam było na zimno? Chinook szczególnie. Chinook szczególnie. A okazał się okej. Okay, tak, dokładnie. Więc East Coast, dobrze, West Coast. Młoda szarża idzie... Jakby styczeń jest też u nas zawsze miesiącem IPA. No. Więc na pewno pod tym kątem się przygotowujemy. Ma przyjechać przyjaciół także tutaj. Tak, a luty jest. W styczniu się spotkamy ponownie. Luty jest szkocki, więc to też. Tak, luty jest szkocki. Zapraszamy was serdecznie, ponieważ w lutym. Jakiś Highland whisky będzie? Szczególnie whisky, natomiast jeżeli chodzi o premiery piwa, chciałbym powiedzieć, że jest to mega duże show, jeżeli chodzi o premierę piwa, ponieważ mamy przygotowane naprawdę mega wejście. Tu dokleję, także tu zawsze jest show co miesiąc, także to mi się podoba. Jeśli show jest, tak.
jeśli mi męską spódniczkę załatwicie, to się przebiorę. Mamy. Majtki będą. Mamy służbę. Majtki będą, spódniczki też będą. Ja też muszę bez majtek. Tu nie wieje w sumie. Ale z dobudki to chodzi bez majtek. No dobra, panowie, dziękujemy wam serdecznie w takim razie. No my musimy też teraz muszą się przebrać. Zobaczcie, jak to piwo jest pijane. A nie ma. My już tutaj lecimy z drugim. No to chłopaki, do zobaczenia w takim razie. A was zapraszamy na piwo świąteczne z domieszką tonki, że tak powiem. Dokładnie. Brzydko. Tak. Naprawdę jest pijalnie i bardzo przyjemnie. Nasza fadnie. Spieszcie się kochać, ponieważ to piwo się naprawdę szybko skończy. Mimo, że mamy 3 zbiorniki. Jak widać. No. Wasze zdrowie. Cześć. Do zobaczenia. Cześć dziewczyny.